Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Need for Speed'a Paybacka. Jak widzicie, dzisiaj pojeździmy sobie GTR-em. Pytałem was wczoraj na Facebooku, czy macie jakieś fajne propozycje dla mnie na projekt auta. I wysłaliście naprawdę sporo fajnych projektów, natomiast stwierdziłem, że po już stworzeniu takiego projektu w grze, na nałożeniu jakiejś kalkomanii, że jednak mi się to do końca nie podoba. W rzeczywistości to zdecydowanie lepiej wyglądało niż po moich tutaj modyfikacjach, tak więc wziąłem sobie po prostu zwykłe tutaj białe malowanie z czarnymi felgami. No i teraz powiem wam tak, jeśli chodzi o zmiany wizualne, jakie w tym aucie można przeprowadzić, to jest ich naprawdę od groma. Sami zresztą zobaczcie, to jest dopiero przedni zderzak, a powiem wam, że jest tego wszystkiego znacznie, znacznie więcej. A więc pokażę wam, jakie wszystkie te opcje tuningowe w tym aucie się znajdują. I też przy okazji może już sobie troszeczkę tutaj z rzeczy po... dodajemy na przykład taką maskę. Zmienimy sobie też ten przedni zderzak na coś takiego, bo mi się to strasznie podoba. I teraz tak, weźmiemy sobie reflektory takie. Wiem, że nie każdemu te żółte reflektory się podobają, ale ja jestem w nich zakochany, tak więc wybaczcie, jak komuś się nie podoba. Możemy też sobie, zobaczcie, pożyczyć w taki sposób auto, w taki. Zobaczcie, jak to wygląda, ale mi się osobiście ten projekt nie podoba, tak więc za tym idzie troszeczkę inne modyfikacje zastosuję. Teraz pytanie, czy wziąć to? Tak, weźmiemy sobie to, ok. Jeśli chodzi o lusterka, to tak jak wam wcześniej wspominałem, oryginalne są najładniejsze. Zobaczmy, jakie mamy progi, bo tego to nawet jeszcze, powiem wam szczerze, nie miałem okazji zobaczyć. Coś takiego. Coś takiego. Ale tu nam automatycznie się zmienia też zderzak. Okej. To jedynie mógłbym zabrać to, ale nie, to nie będziemy brali w ogóle nic. Po prostu zostawimy seryjnie te progi takie, jakie są. Zobaczmy, jaki jest tylny błotnik. Kurde, wziąłbym tutaj ten projekt, ale jeden od jednego, drugi od drugiego, tak słabo to wygląda w moim odczuciu. A zresztą, kto będzie wiedział oprócz was, że to jest od innej w ogóle firmy wszystko? Nikt nie będzie wiedział, nikt się nie zorientuje. Światła weźmiemy sobie czarne. Tylny zderzak, tutaj też pewnie pełno modyfikacji różnego rodzaju będzie. Proszę bardzo. Jest tego naprawdę sporo. Dobra, weźmy to. Ej, ale czy teraz nam się nie zmienił tył całkowicie? Tak. Ale on nie jest wcale zły. Dobra, bierzemy. Klepa bagażnika. Tylko otwieranie jest w inny sposób. A weźmy, niech tak będzie. No i teraz tutaj zdecydowanie mamy sporo różnego rodzaju spoilerów, jakichś lotek i tym podobnych rzeczy. Jest naprawdę, jeśli chodzi o ten wozik, sporo różnego rodzaju modyfikacji. Nie wiem, czy sobie nie weźmiemy czegoś takiego. Weźmy to. Widzieliście, sporo tych modów było, a sporo rzeczy w tym aucie można przerobić, co mi się osobiście podoba. A tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak teraz pojechać sobie na wyścig i zmierzyć się z Natalią. W ogóle, żeby tego Nissana tutaj stworzyć, poświęciłem dwa inne projekty, BMW M2 i BMW E46. Mówiłem, że tego auta nie sprzedam, ale stwierdziłem, że nie wykorzystam po prostu tych aut do niczego więcej. A tak więc sprzedałem je, no i tak powstał ten oto właśnie projekt. Czasami coś trzeba sprzedać, aby zrobić coś nowszego, lepszego. A tak jak wam mówiłem, chcę was zaskakiwać różnymi projektami w tej grze, a chcę wam pokazywać różne autka. Tak więc właśnie tak, a wygląda kolejne z nich. Tak więc lecimy do wyścigu. No i tak prezentuje się Nissan GT-R. Dodatkowo też małą zamontowaną pneumatykę, którą sobie musiałem wyciągnąć z audycji mojej. Tak więc zobaczcie, tak wygląda ten samochodzik. W garażu ten projekt wyglądał troszeczkę lepiej, chociaż chyba wynika to z tego, że on jak ma
podniesione zawieszenie, dokładnie, jak on ma podniesione zawieszenie, wygląda ten projekt zupełnie inaczej, bo całkowicie obniżony, no to tak średnio. Słyszycie, jak to brzmi? Rewelacja, dobra, jedziemy się zmierzyć z Natalią nową. Nie uderz żaden pojazd i wygraj wyścig. No chyba sobie żartujecie. Zdecydowanie nie. Będziesz się ścigać ze zwycięzcą gonitwy. Świetnie, dopisuje ci humor. Trzeba sobie jakoś radzić z brakiem talentu. No ale teraz jak zobaczyłem tego GTR-a z tyłu... Szybcie, Natalio! To muszę wam powiedzieć, że spodobał mi się niesamowicie ten projekt. Fajnie to wygląda. Wiadomo, nie jestem w stanie sprawić, aby każdemu z was się coś takiego jak stworzyłem podobało. Jest was ponad 60 tysięcy na tych odcinkach. Tak więc nawet jakbym na głowie stawał i zrobił swój projekt życia, to nie jestem w stanie sprawić, aby każdemu z was się troszkę podobało. Myślałem, że nie bez powodu tu rządzisz. Widzisz ten wóz? Nawet jeszcze nie dodałam gazu. Ale mi tu śmignęła. Kurde, jest szybka. To trzeba przyznać. Spodziewałem się, że prędzej czy później mnie tutaj wyprzedzi. Zobaczcie, jak ciśnie, nie? Ale jeden z widzów ostatnio prosił mnie... Gadasz sobie, jak wygrasz. O, tak zrobię. Na bank nie przegram. Jedziemy dzięki pamięci. Jeden z widzów mówił, Joji, jak tylko możesz, nie patrz na to, czy uczciwie masz ten wyścig wygrać, czy nie, ale skasuj jej tą furę i zamknij jej jeden błąd. Jadaczkę. Kurde, no tak, zobaczcie, na takim wysokim levelu auto, a ciężko ją dogonić, jest naprawdę dobra. To trzeba przyznać. Miejscami to aż mi, kurde, znika. Zobaczcie, ona pod, jakby była pod asfaltem w ogóle. Pewnie pamiętacie kompromitację Tylera sprzed paru miesięcy. Cóż, mogę was zapewnić, że to jest dalej ten sam kochany Tyler. Powiedz parę słów moim panom. Popatrzcie, jak niszczę... Ohoho! Ale to było piękne! O, do nie z tekstem, popatrzcie, jak niszczę! A tutaj jeb, w samochód przyrżnąłem i ją skasowałem. No to było dosłowne. I jak dzieciaki? Przygotowani? Druga połowa to oczywiście specjalność supernowy. Z całą pewnością. Teraz trzeba to wykorzystać i cisnąć ile się da. O, dziękuję za wpłatę, Wolfdewka. Jeszcze 5 dolarów i zaśpiewam wam każdą piosenkę. I co, chcecie tego? Jak możesz w tym samym czasie skupiać się na jeździe i na streamowaniu? No, widzom się chyba podobało to, co zrobiłem. W ogóle, gdyby na polskim YouTubie, słuchajcie, był taki stream z nielegalnych wyścigów, to by była drama na cały polski YouTube, słuchajcie. Zaraz była uwaga, program w uwadze, po uwadze, przed uwagą. Chyba koniec przedstawienia, Natalio. O nie! Siedzicie na dowcipy. Oszczędź mi. Ale takich widzę tutaj dużo znamionych do streamerów, youtuberów. Sporo takich rzeczy tutaj jest, widzę. Ale też wam mówiłem, właśnie jeden z widzów mówił mi, że współpracowało EA, nie? Z jakimiś tam youtuberami przy tworzeniu gry, więc... No jest to na pewno temat na topie, nie? Sporo tych streamerów teraz jest, youtuberów, tak więc temat taki topowy dosyć. Idą z duchem czasu, natomiast te niektóre teksty bohaterów są po prostu jakby... takie sztuczne wręcz, powiedziałbym. Żałosne, jak się tego słucha. Dobra, słuchajcie, zostały 2 km, odstawiłem ją nieźle. Zrobiliśmy, myślę, ładne show na streamie. Ciekawe, gdzie streamuje, czy na Twitchu, czy na YouTubach.
Teraz tylko w nic nie przyrżnąć i będzie dobrze. Dobra. Chociaż jeszcze... Jeszcze nie cieszę się, bo może będą jeszcze jakieś kolejne zawody? Druga część jakaś? Zobaczymy. O właśnie, słuchajcie, a jeden z widzów pisał mi, że jak chcę auto mocno zmodyfikować pod względem prędkości i przyspieszenia, to warto zainwestować w te karty. I słuchajcie, zawierzyłem mu i słuchajcie, takie karty mi wypadały w ogóle, budując tego Nissana, to chyba był to najszybszy projekt, jaki stworzyłem. Same świetne karty mi wypadały, wszystkie zainwestowałem właśnie w tą firmę. No i konkret projekt tutaj wyszedł, więc ta karta jest słabsza, więc sobie ją wymienimy, natomiast mogę wam polecić, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie rzeczy związane z nitrem, prędkością. Jeśli budujecie taki projekt pod wyścigi, to warto naprawdę nad tymi kartami się zastanowić, bo są fajne. No chociaż nie wiem, czy to nie jest czasami fugus, że takie fajne mi wypadały, ale no, ja jestem z nich zadowolony, powiem wam. Proszę bardzo. Mamy kolejne Lambo. Kolejne Lambo. O. Szkoda, że... Szkoda, że takie auta nie wypadały wcześniej. Na pewno jesteś z siebie zadowolony. No wiesz, owszem. Wygrałem dzięki umiejętnościom. Nie jak niektórzy. Może i nie powstrzymam cię przed startem w gonitwie? Ale nawet przez sekundę nie myśl, że dam ci pół metra swobody w jej trakcie. Nie siedzę w tym sam, Natalio. Familia chce walki? Będziemy gotowi. Zero pomnożone przez 10 to jest dalej zero. Ale nie mam nic przeciwko. Pielęgnuj swoje złudzenia, póki możesz. Czyli tak, Natalia rozwalona, teraz zostały nam jeszcze wyścigi offroadowe i zostały nam jeszcze zmagania związane z Jazz, tak więc już niewiele. Tak więc co tym idzie, ja chciałbym sobie stworzyć kolejny super projekt, kolejną super konstrukcję. Zobaczcie, ten samochód można stworzyć na niesamowity super projekt, który chyba, z tego co się orientuję, jest widoczny na miniaturce pudełka z gry. Tak mi się wydaje, że tak jest właśnie. I zobacz, tutaj zostały nam do odnalezienia tylko dwie części, więc fajnie by było sobie właśnie je teraz odnaleźć i stworzyć taką super konstrukcję właśnie pod zawody offroadowe. Myślę, że to będzie fajna okazja ku temu właśnie, żeby no kolejny wrak wyremontować. Tak więc spójrzmy, gdzie to się znajduje. Tutaj i tutaj, tak więc wiecie co? Ja sobie tu oznaczę i teleportujemy się w to miejsce i pojedziemy sobie tych dwóch części jeszcze poszukać. Tak więc jeśli chodzi o offroad, to chciałbym sobie stworzyć super konstrukcję. Jeśli chodzi o jazz, to się zastanawiam. Kurczę, no strasznie brakuje mi tego, że nie ma jakichś fajnych furek dla jazz. Jakby one się już w pewnym stopniu skończyły na Panamerze, nie? Nie ma jakichś takich fajnych furek, które można by było właśnie tutaj użyć dla jazz. Wiele osób pisało, żebym kupił tą Panamerę i tak się zastanawiam, bo z jednej strony... Mówi do was głos ulicy, szerokości, nowe wieści z frontu. Ważna wygrana dla 99%. Złoty chłopak Tyler Morgan pokazał supernowej jej miejsce. Jeszcze bardziej zbliżając się do gonitwy. Okazuje się, że Natalia to bardziej meteor niż supergwiazda. I to taki, który spala się w zderzeniu z prawdziwym światem. A, Nova, mam prośbę. Przestań do mnie pisać. Masz blokadę. I kto jest teraz nikim, Nova? No, pewnie spadek widowni na streamach. Zdecydowany. Okej, okay, dobra, już widzę, tutaj jest. Podobno są gdzieś przydatne części. Warto sprawdzić. Aha. Kurczę, myślałem, że mogę tu skoczyć. Mówię, no jakaś hopka jest, to być może będzie można z tego skorzystać. A część jest gdzie? Dokładnie. Czekajcie, objedziemy sobie tą okolicę. Zobaczymy, jak to wygląda. Bo coś mi pika, ale ciężko obczaić na chwilę obecną, gdzie to dokładnie pika. Czekajcie. Chyba tu będzie jakaś hopka. Część jest tam. Aha, czyli... Dobra, już chyba widzę.
Ja nie wiem, czy tu nie ma jakiejś chopki. Zobaczymy, czy tu nie ma jakiejś chopki, bo nie chce mi się wierzyć, że tam by był normalny wjazd. No właśnie, zdecydowanie nie. Lecimy! Zobaczmy, jak dalej wyglądają te części, których potrzebujemy. To już wiem, gdzie jest, kojarzę tą okolicę. To znaczy wiem, gdzie jest dokładnie ta miejscówka narysowana na obrazku, nie? Na tej fotografii. Natomiast gdzie dokładnie to jest, to zaraz sobie obadamy. Gdzieś w tej okolicy. Tu jest lipa, bo tu mamy niby stację benzynową, ale zwróćcie uwagę, że tutaj się nie da tak łatwo wjechać, bo jak tutaj wjadę, to jestem na górze tego mostu. A jak tutaj bym wjechał... Chyba przeniesiemy się faktycznie tutaj i wtedy sobie tu zjedziemy. No dobra, tak więc słyszymy się za momencik. Dobra, jesteśmy praktycznie na miejscu, przynajmniej gdzieś w tej okolicy. W okolicy jest pewnie jakaś przydatna część, sprawdźmy. Już chyba nawet wiem, gdzie to będzie. Wydaje mi się, że jak wjedziemy sobie na górę, to będzie jakaś chopka, którą będziemy mogli wykorzystać. O, no słuchajcie, jakie to jest już łatwe do rozszyfrowania wszystko. Po czasie. Okej. No i słuchajcie, w ten sposób będziemy mogli stworzyć kolejny projekt, którego się już nie mogę doczekać, aż wam zaprezentuję. To powinno wystarczyć do odbudowy tego Belera 55. Tak, zdecydowanie. Powiem wam, że też są bardzo fajne projekty graficzne, jakie możemy nanieść sobie na ten samochodzik. Tak więc w kolejnym odcinku szykuje się niezła, myślę, tutaj porcja offroadu. Też wiecie co? Ja zaraz wam pokażę, jakie są dostępne auta dla Jazz. I może zrobimy sobie jakąś ankietę w opisie i pomożecie mi coś fajnego wybrać na te wyścigi z Jazz, żeby to ładnie wyglądało, żeby może jakiś fajny projekt było stworzyć. No i też odwdzięczyć się za dobrą współpracę Jazz, co nie? No dobra, w tym przypadku zdecydowanie wiemy, w co... W jakim kierunku pójść, tak? Na co przerobić tą furkę i bierzemy oczywiście odbudy jako konstrukcję typu teren. Bel Air, prawdziwa legenda lat 50. Aż się chce zabrać dziewczynę do baru dla zmotoryzowanych na szejka, nie? No zdecydowanie. Będzie to w tym aucie dłubać. Już tutaj sobie mogę maksymalnie je obniżyć, chociaż... Nie, bo to jest przecież pod offroad robione, więc nawet nie ma sensu obniżać. Chyba nie będę mógł wam pokazać, jak wygląda super projekt. Niestety nie ma takiej możliwości, aby wam to pokazać, ale uwierzcie mi na słowo, zdecydowanie będzie co w tym aucie robić i przerobimy je tak jak poprzednie super konstrukcje, nie do poznania. Tak więc tutaj pod teren autko będę miał gotowe. Postaram się nawet stworzyć tutaj level wyższy niż w przypadku wymaganego do superkonstrukcji 300, a przygotuję już go tak konkretnie pod nawet i może wyścig finałowy, tak więc tutaj wiem, co robić. Natomiast jeśli chodzi o auto dla Jazz, to słuchajcie, pokażę wam za moment, jakie dostępne w ogóle w salonie są i zrobimy sobie małą ankietę, tak aby wybrać wspólnie z wami jakieś fajne autko, przerobić je i pobawić się w kolejnych odcinkach. Taka zupełna nowość, do tej pory tego nie robiłem, tak więc pójdźmy do salonu. Okej, jestem już jak widzicie w salonie z samochodami do ucieczek i zobaczcie, jakie tutaj projekty w ogóle mamy. Myślę, że warto by było zainwestować coś już od razu na starcie dobrego, bo potem zdecydowanie długo trwa dłubanie w tym aucie, aby mechanicznie je tutaj zrobić na jakiś wysoki poziom. Mamy BMW M4, na którym mógłbym się zastanowić. Mamy też Chevroleta, jest to dosyć potężne auto, więc fajne by było pod ucieczkę. Mamy BMW X6, tutaj emeczkę, Porsche 911, Mercedesa G63, ale nim już jeździliśmy, widzieliście jak on wygląda, więc myślę, że warto by było sobie go odpuścić tutaj. Mamy też BMW M5, którym też już jeździłem, tak więc też nie chciałbym po raz kolejny brać tego samego auta, które już widzieliście w jakimś tam stopniu. Tak więc w sumie w grę wchodzi tak, Porsche Panamera, tak wygląda. W grę wchodzi Porsche 911, BMW X6, Chevrolet oraz BMW M4. Dajcie znać, który z tych autek chcielibyście zobaczyć. Pewnie w opisie macie ankietę, link do ankiety,
więc zagłosujcie, a postaram się jedno lub dwa auta wybrać do właśnie dla Jazz i pobawić się w nim w kolejnym odcinku. Myślę, że tak. Myślę, że dwa auta z tych, które wymieniłem, wybiorę. Na początek sobie tuningujemy jakieś auto do takiego poziomu, jaki jest gdzieś tam wymagany, czyli tam 320, a potem kolejne, potem sprzedamy to auto i wybudujemy mega projekt na wyścig finałowy i finałowy w samej grze, tak więc dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, a ja tymczasem, słuchajcie, chciałbym się zmierzyć z jakimś rywalem, który tutaj jeździ po ulicach. Okej. Teraz tak. Ja jestem tutaj. Przenieśmy się może tutaj. Chciałbym też porozwalać tych typów na ulicach, którzy jeżdżą, pościgać się z nimi, zobaczyć, jakie mają umiejętności. Tak więc wykonajmy sobie szybką podróż. Ciśniemy za nim, bo to nie jest tak, że możemy sobie ich oznaczyć, tylko po prostu ich trzeba szukać na ulicach. Trzeba gdzieś tam znaleźć się w ich okolicy. No i tak jak w Forzie praktycznie, podjechać, zatrąbić i możemy się ścigać. Dobra, gdzieś tu jedzie. O, proszę. Krążący kierowca. Mogę się nim zaraz zająć. No proszę, GTR kontra GTR. Podoba mi się. Lepiej, żebyś był gotów na walkę. Jazz, myślałem, że to na początku jest babeczka, ale jednak chyba nie. I teraz tak, jak ktoś nie pamięta, to w tych zawodach chodzi o to, aby być jak najdalej od rywala, bo musimy zdobyć 100 punktów. Im dalej jesteśmy od rywala, tym te punkty szybciej powinny nam wpadać, tak więc ciśniemy ile tylko się da, aby go rozwalić, albo kto pierwszy do mety będzie miał największą liczbę punktów. Był to żółto dziób, tak więc jak widzicie, dosyć łatwa wygrana. Ej! OMG! Co ten Jesse wyczynia? Niech się lepiej postara następnym razem, albo go... Ej, czemu mi nie zaliczyło tych poprzednich walk z rywalami? Przecież ja już to jechałem kiedyś. No dobra, zwróćmy sobie uwagę, jak to tu wygląda dalej. Są tu jeszcze jacyś kierowcy? Chętni do walki? Są, tutaj jest ktoś, dobra. Mamy tu kolejnego kierowcę, tak więc ciśniemy za nim. Co my tu mamy? Golfik. No. No nie uderzam go, no lekko go szturchłem tylko, już się nie bójcie. Nie zrobię mu krzywdy. Ty i ja, jedziemy. Miałem to mówić już wcześniej, jak pojawiły się te nowe furki od Lamborghini, tak? Z tani Lamborghini. Szkoda, że te furki dają tak późno, bo ja chciałbym sobie te wozy przerobić, wiecie, na fabułę w grze, nie? A oni dają nam pod koniec samej gry Lambo i co ja mam z tym zrobić teraz? Ja mam tyle pomysłów na różne auta do przeróbki. Oh, fuck, nie. Ale hamulce tutaj nie wyrobiły zdecydowanie. Oj, teraz będzie większe wyzwanie, zdecydowanie. A już miałem 64 punkty, nie? Zobaczcie, tutaj wszystko się może zmienić. Ale bardzo powoli mu te punkty nabijają się, bo no dalej jestem blisko jego, nie? A tu trzeba być jak najdalej. Szlak. Kurde! No co za... Nie fart. Ja pierdzielę, nie wiem, czy ja go dogonię teraz. Ktoś mówi, że przyciąga mnie do tych aut w tej grze jak w Forzie do drzew. Zdecydowanie tak. Dobra, ciśniemy za nim, nie dajmy mu tego wygrać. O, ale chciałem w niego teraz... Ale teraz narobiłem. Teraz się przyznaję, chciałem w niego po prostu się wbić, skasować mu auto. I karma, słuchajcie, była szybsza niż myślałem. Dobra. Skoczyłeś po kanapkę czy co? Serio? Wciąż o! Ja pierdzielę, widzieliście to?
Jeszcze jest szansa, ale emocje! Walczymy do końca. Teraz nie odpuszczę, zdecydowanie nie. No okej, mamy to. Ale zwróćcie uwagę, że ja przecież już wcześniej pokonywałem. Sprawia problemy Wildcardowi. Przygotuj się na dalszą walkę. Aha, bo tu chodzi o to, ja już rozumiem. Tu chodzi o to, że każdy zespół jakby ma swoją taką hierarchię. A kilku, ale to będzie grania sporo, powiem wam szczerze. Rozumiecie? I teraz tu mamy znowu Jazz, ale na wyższym poziomie. Tam Jazz trzeba 3 razy pokonać i każdego innego kierowcę 3 razy pokonać. I dopiero potem mierzymy się z bossem. A ja kiedyś pokonałem czarną mambę i właśnie, kurde, coś mi nie pasowało, że nie miałem tego zaliczonego, ale to przecież inny zespół zupełnie, nie? Zupełnie inna ekipa. Ale będzie co robić, zdecydowanie tutaj będzie co robić. Ja z chęcią się z nimi pościgam. Ale tak jak mówiłem, jak przejdę sobie grę, to ja jeszcze będę grał w nią cały czas. I na streamach, i jakieś odcinki będziemy robili, tak więc będzie zdecydowanie co robić. Przerabiać różne projekty i fajnie się, myślę, wspólnie bawić. Tak więc słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle. No, odcinek wyjdzie chyba troszkę krótszy, ale zależy mi, żeby dzisiaj jeszcze wam wpadł na kanał, bo mam lekkie opóźnienie, jeśli chodzi o nagrywanie. No i czekajcie na kolejne materiały z Need for Speed'a. Zbliżamy się już pomalutku ku końcowi. Zostały nam jeszcze 2 po prostu ekipy do rozwalenia. No jeszcze jedna ekipa i jeszcze Jazz, nie? Tak więc tutaj niewiele już. Tak więc to zobaczycie w kolejnym materiale. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!